Cześć, witam Was serdecznie. Zapraszam na zupełnie nowy format, który dla Was przygotowaliśmy. Wierzę, że dzięki temu poznacie naszych piłkarzy od zupełnie innej strony. Cześć Kamil, witam Cię. Ani słowa o piłce, damy radę? Witam. No jak najbardziej, spróbujemy. O, może tak. Chociaż piłka zajmuje mi dużo czasu w moim życiu, ale mam nadzieję, że się uda. To zaczynamy. Mamy kilka paneli. Zaczynamy od codzienności. O której zaczynasz dzień? Taki przykładowy. Przykładowy dzień? Mój budzik jest ustawiony zawsze, harmonogram, może tak zacznijmy. Zawsze jest ustawiony na 6:30 i o tej godzinie przeważnie zaczynam dzień. Do śniadania, kawa czy herbata? Zwykle kawa. Dzień zaczynam, tak jak już wspomniałem, o 6:30, wodą z imbirem. Następnie zwykle robię kawę dla mnie i dla mojej żony. Może dietetycznie nie jest to idealne. Kawa powiedzmy na pusty żołądek, ale robimy, to taki nasz rytuał. Jeśli właśnie chodzi o żonę, to jak poznałeś swoją małżonkę? Poznaliśmy się przez jej kuzyna. Tak naprawdę razem, to był mój kolega, razem byliśmy na imprezie, gdzieś tam spotkaliśmy się, on zapoznał mnie ze swoją kuzynką, no i tak się zaczęło. Jak myślisz, jak zmieni się Twoje życie po narodzinach dziecka? O. Czy nie chcesz o tym mówić? Znaczy, możemy, jak najbardziej. No już od pewnego czasu przygotowujemy się do tego. Pewnie zmieni się i to mocno, tak? Bo gdzieś tam zawsze byliśmy we dwoje. Dużo czasu spędziliśmy też jakby poza miejscowością, w której jesteśmy, więc gdzieś tam troszkę jednak od tej rodziny byliśmy oddaleni, więc zwykle sami we dwoje funkcjonowaliśmy. No i teraz przyjdzie nam funkcjonować we troje i bardzo się z tego cieszę. Na pewno zmieni się bardzo, ale myślę, że to tylko na plus. Pierwsza strona internetowa, jaką otwieram, to? Rzadko zaczynam jakby od strony internetowej. Zwykle wchodzę na portal, czy tam aplikację X, teraz, dawny Twitter. Nie mam jakiejś strony, którą bym otwierał, bo zwykle zaczyna się na X-ie i później z X-a do konkretnych miejsc. To najważniejsze aplikacje w Twoim telefonie to będzie X, tak? I? Pewnie tak, pewnie X najczęściej korzystam, ale z wielu aplikacji korzystam, nie wiem czy akurat... Dzień zaczynam od aplikacji zdrowie i tego jak spałem. Staram się to w miarę kontrolować, więc też pewnie taka aplikacja. Patrzę sobie jak gdzieś tam tętno w trakcie spania wyglądało, czy dobrze się zregenerowałem. Więc wiele aplikacji jest, z których korzystam. Ulubione prace domowe, jeśli takowe są, to? Prace domowe, jeżeli można tak nazwać. Bardzo lubię jeździć do siebie na działkę, do lasu i tam działać sobie właśnie takie prace domowe, leśne. O tak przy domku tam coś obciąć, coś poprawić, coś tam pokosić. Wpływa to na mnie tak... relaksująco. Zostawiam telefon w domku i zajmuję się takimi sprawami właśnie ogrodniczymi, powiedzmy. Mam plan na życie po życiu, czy jakoś to będzie? No, coraz bliżej. I tak człowiek się zastanawia oczywiście, tym bardziej teraz też dziecko się pojawi, więc... Ale już tak naprawdę takie... Młodzieńcze myślenie trochę się zmieniło po ślubie. Już tak wtedy jakby zacząłem sobie planować, co dalej. Jakieś tam plany są. Mam między innymi tą działkę. Też kupiona była pod takie plany przyszłościowe, więc coś tam szykuję. Myślę, że też poznaliśmy już odpowiedź na następne pytanie. Dom z ogródkiem czy apartament z tarasem? No, jak najbardziej.
dom z ogródkiem. I tu pewnie posiadam też... w sumie dom z ogródkiem w Mielcu. W sumie taras też jest, ale tak jak mówię, dom z ogródkiem. Jestem złotą rączką, czy dzwonię po specjalistę? Jestem złotą rączką. Staram się najpierw samemu coś zadziałać. Mój tata jest budowlańcem, więc coś tam od niego zawsze podpatrzyłem. Więc zwykle jest tak, że zaczynam sam, a jeżeli sobie nie radzę, no to wtedy ewentualnie szukam pomocy. Gdybym nie był sportowcem, to? Ciężko powiedzieć. Studiowałem inżynierię materiałową, ale bardzo lubię też dietetykę. Wydaje mi się, że może gdzieś w tym kierunku dietetyki i jakby takie właśnie lubię się dzielić tą wiedzą, o tak powiedzmy, więc myślę, że może w tym kierunku, ale ciężko powiedzieć naprawdę, bo zanim zacząłem grać, to też byłem innym człowiekiem, więc myślę, że to takie wróżenie z usów troszkę. Kolejny panel, kuchnia. Moje umiejętności kulinarne są? Myślę, że niezłe. W tym roku przygotowywałem powiedzmy 70% Wigilii, więc myślę, że nie jest najgorzej. Moje popisowe danie to? Nie mam chyba popisowego dania. Robię wszystko, robię makarony, kaszę, jakiś ryż, czy nawet kiedyś robiłem kopytka, więc myślę, że nie mam takiego popisowego dania. Na obiad z teściową przygotowuję? Ja przygotowuję, tak? Tak. Zawsze staram się zrobić coś innego. Często jak jeździmy do teściów, to te obiady są takie typowo polskie, bo też taką kuchnię preferują rodzice mojej żony. Ja staram się robić coś innego, coś nie wiem, typu nie wiem, zupa jakaś z ciecierzycy albo jakieś coś podindyjskie jedzenie, albo jakieś krewetki, ewentualnie coś po prostu tak zamieszać. Orientalnie bardziej. Tak, też. Śniadanie na słodko czy na słono? Myślę, że częściej zaczynam na słono. Wszystko zależy od tego, jak się zaczyna dzień. Jeżeli mamy, przykładowo mamy dwa treningi albo jakiś mocno intensywny dzień się zaczyna, to staram się jednak na słodko. Bardziej właśnie w kierunku węglowodanów, a jeżeli dzień jest taki umiarkowany albo luźniejszy, no to zaczynam białkowo-tłuszczowo. Moje ulubione danie? O, jestem wszystkożerny, naprawdę, więc ciężko mi wskazać tutaj coś, co jest ulubione. Naprawdę lubię bardzo dużo rzeczy i ciężko mi to wybrać. Moja ulubiona kuchnia? Kiedyś bym powiedział, że indyjskie, ostatnio troszeczkę mi się zmieniło. Też ciężko mi wskazać co. Naprawdę lubię bardzo dużo rzeczy. Czy to jest właśnie kuchnia orientalna, czy właśnie czy domowa taka polska. Lubię naprawdę. No, nie wymieniłbym wszystkich rzeczy naprawdę, które bym teraz zjadł na przykład. Fast food, czyli wszystko jest dla ludzi? Oczywiście, wszystko jest dla ludzi. Jeżeli ktoś ma ochotę, oczywiście nie codziennie, no to jak najbardziej. Tu się domyślam odpowiedzi, ale zapytam. Jak niedziela, to obowiązkowo rosół i schabowy? Nie, nie obowiązkowo. Choć jak jeździmy do rodziców czy do teściów, no to wtedy jak najbardziej. Zwykle to jest grane, bo tam jest obowiązkowo. Ale jeżeli chodzi o nas, no to nie, nie. Nigdy w życiu nie zjem? Jest jakieś takie danie? Chyba nie ma takiej rzeczy. Chyba nie ma takiej rzeczy, bo nawet gdzieś na wakacje jeździliśmy, to jak spotykałem coś, czego wcześniej nie jadłem, to starałem się spróbować nawet posmakować, jak to mi podejdzie. Nie, nie ma takiej rzeczy. Okej. Okay. Przechodzimy do podróży. Mój ukochany region w Polsce to? Chyba jednak góry. Tatry, Bieszczady. Lubię chodzić, lubię zwiedzać.
raczej na aktywnie zawsze gdzieś tam te wypady, więc myślę, że tutaj. Ulubione miejsce w mieście, w którym mieszkam, to? Chyba dom. Najlepsze wspomnienie wakacyjne mam z? Z Madagaskaru. Myślę, że to takie miejsce, które bardzo mi się spodobało i myślę, że to będzie takie miejsce, które najmilej wspominam. Na pewno jeszcze wrócę do... Właśnie tam. Madagaskar. Miejsce, które zrobiło na mnie największe wrażenie. No i to dalej się będę tego trzymał, tak? Gdzieś ta... Bardziej przyroda... Powiedzmy właśnie ta przyroda i to, że ten kraj nie jest jeszcze tak zmieniony turystyką aż w takim stopniu. To bardzo mi się podoba, tak jak gdzieś tam relaksuję się chodząc do lasu, tak samo tam mi się to podobało, że nie jest to tak skażone takim właśnie ręką człowieka i takim typową turystyką masową. Urlop planujesz sam, czy korzystasz z usług biur podróży? Różnie. Wiadomo, jak leciałem na Madagaskar, no to sam nie zaplanowałem. Wiadomo, byłoby to... Też jednak często zdarza się, że jak już planuję sam, no to się terminy nie zgrywają, bo jednak to wolne jest troszkę inaczej przesunięte, albo tu jest coś trzeba załatwić, więc zdarzało się tak, że właśnie z biur podróży korzystaliśmy, ale jeżeli coś bliżej, jeżeli coś mam więcej czasu, no to wtedy jak najbardziej planuję sam. Czyja walizka jest większa, kiedy udaje ci się na urlop? Chyba jednak moja, zwykle coś tam, oprócz rzeczy, których chodzę i funkcjonuję, zawsze coś tam sportowego się weźmie, więc dodatkowo jakieś gogle, jakiś dodatkowy sprzęt i zwykle to moja jest większa. Marzę o wakacjach w bądź na? Często myślę o Azji, o Chinach na przykład, gdzieś tam właśnie albo Himalaje. Marzę o takiej właśnie wyprawie bardziej i wakacjach w tamtym kierunku. Potrzebujesz urlopu po urlopie? Raczej nie. Zwykle staram się tak zaplanować, żeby zrelaksować się odpowiednio. Motoryzacja. Mój pierwszy samochód? Mój pierwszy samochód to Nissan Sunny 1.6 kombi, rocznik 1995. Jeździłem tu po rzeszowskich drogach wtedy jak najbardziej. No, pojeździłem nim sporo. Wtedy byłem, można powiedzieć, rajdowcem właśnie w samochodzie kombi. Obecnie posiadam? Posiadam Toyota Hilux, jak to woli, pick-upa. I skąd właśnie ten wybór? Tu muszę ciebie dopytać. To jest, można powiedzieć, pozaankietowe pytanie, bo nie jest to oczywisty wybór na pierwszy rzut oka dla piłkarza. No tak. Pamiętam, jak przyjechałem do Warty tym samochodem, to pierwsze pytanie było: ty, po co ci ten samochód? Taki samochód. Wiąże się to też z tym właśnie domem w lesie jednak. Nie mamy drogi dojazdowej takiej gminnej, jest to leśna droga, więc powiedzmy, że te 700-800 metrów trzeba przejechać przez taką drogę leśną i jak troszkę popada, to tylko takim samochodem można wjechać raczej, chyba że, przepraszam, wjechać można każdym, ale wyjechać, no to już jest problem, bo jest to działka w lesie pod górką, jest to taka, powiedzmy, kotlina mała, dwie górki dookoła są i trzeba zjechać troszkę w dół. No później, żeby wyjechać, no to jest problem niestety, jak troszkę popada albo jest wilgotno. Jest taki samochód, o którym marzysz? Żeby go posiadać oczywiście. Zawsze marzyłem o BMW serii 7, taką limuzynę i myślę, że to będzie takie wskaże. Automatyczna skrzynia biegów czy manualna? Automatyczna. Kolor samochodu ma znaczenie? Niekoniecznie, chociaż zwykle jest to czarny. Jeżeli bym popatrzył na samochody, które wybieraliśmy, no to zawsze to był czarny, więc... Ale nie jest to tak, że innym kolorem bym nie jeździł. Wolny czas.
Wybierasz bieganie czy leżenie na kanapie? Kiedyś wybierałem bieganie. Teraz no, różnie to bywa. Troszkę zmądrzałem, że tak powiem. I jednak staram się szukać tej regeneracji. Ograniczam jakby się, jeżeli mam jeden dzień wolnego, no to staram się raczej jakąś odnowę biologiczną, coś mało aktywnie go spędzać. Książki czytam, czy czekam na ekranizację? Czytam, jak najbardziej, ale nie są to jakieś historie, które później by miały być w telewizji, czy tam jako filmy. Zwykle jakieś takie w kierunku właśnie rozwoju, dietetyki, sportu, coś tego typu. Każdy powinien przeczytać? Jak już jesteśmy przy tej dietetyce, to myślę, że taka książka jak Może zjeść wszystko, Jakuba Mauricza, jest to taka pozycja, którą... Myślę, że to akurat jest pozycja, którą każdy powinien przeczytać. Jest tam dużo właśnie o żywieniu i o podejściu do zdrowia swojego jakby od wewnątrz. Chodziłeś do kina czy na film? Na film. Na film. Film z lektorem, dubbingiem czy napisami? Nie ma to dla mnie jakiejś wielkiej różnicy. Moja żona za to nie lubi z napisami, więc lektor albo dubbing. Pierwszy film, który pamiętam? Kurczę. Nie przychodzi mi nic do głowy takiego, co bym... Archiwum X, o może to takie, to serial akurat, ale Archiwum X, jak pamiętam z czasów dzieciństwa, jak zaczynał się i ta muzyczka na wstępie, melodinka. Tak, już działała na mnie tak, nie chcę powiedzieć, że byłem przerażony, ale taki lekki dreszczyk emocji zawsze by mnie wydzielał. Ulubiony film? No, nie mam jakiegoś swojego ulubionego filmu. I ani gatunku. Lubię science fiction na pewno, ale jeżeli chodzi o sam tytuł, to nie. Ulubiony serial, to zostaniemy przy tym Archiwum X, czy coś innego? Nie, nie oglądałem Archiwum X. Moi rodzice oglądali. No, ale to tak pamiętam to jakby tą właśnie tą melodyjkę. Oczywiście zresztą oglądałem, jak najbardziej, ale tą melodyjkę i że ta melodyjka właśnie słychać było w całym domu. I stąd mi tak pamiętam pierwszy film taki, jak byłem mały. Ulubiony serial też nie będę wskazywał nic. Może Gra o Tron, tak wciągnęło mnie bardzo. Oglądałem wszystkie. Ale czy to jest mój ulubiony, to nie powiedziałbym. To jeśli chodzi o Grę o Tron, zakończenie na tak czy na nie? Chyba jednak na nie. Ulubiona aktorka? Nie mam. Nie ma. A aktor? Również. Komputer czy konsola? Do grania? Konsola. Konsola jak najbardziej. Gry komputerowe lubię czy niekoniecznie? Lubię, tak. Nie zawsze jest na to czas, ale jak najbardziej lubię. Najwięcej czasu spędziłem przy? Jeśli chodzi o grę komputerową, tak. Chyba Call of Duty. Call of Duty. Muzyka. Ulubiony wykonawca muzyczny? Słucham wszystkiego. Naprawdę. Może Elvis Presley. O. Na przykład. A ulubiony utwór? Wiąże się to z tym, że jednak słucham wszystkiego, więc... Nie ma jednego pewnie. Nie ma takiego jednego ulubionego utworu. Nie przychodzi mi nic do głowy, co bym tak naprawdę, nie wiem, słuchał czegoś non-stop. No naprawdę, dużo jest takiej muzyki, przekrój jest. To nie jakbyśmy odpalili moją playlistę, to... Odlewa do myślę, prawa. Że każdy by coś znalazł dla siebie. Ulubiona piosenka z autokaru to? Ciężko powiedzieć, bo takie piosenki w autokarze to zwykle to jest po wygranym, więc to wszystkie wtedy są fajne, tak naprawdę, bo klimat jest sprzyjający. Mógłbym być DJ-em, czy to nie moja broszka?
Bywałem właśnie w autokarze, DJ-em, więc myślę, że mógłbym. Disco polo znam, ale nie słucham. Disco polo znam, czy nie słucham? No właśnie tak w autokarze jak najbardziej. Czy właśnie w takich wesołych momentach po zwycięstwie, ale na co dzień nie. Karaoke, mistrz mikrofonu czy wolę przy goleniu? Lubię śpiewać, więc myślę, że bardziej to pierwsze. I ostatni panel, szkoła. W której ławce siedziałeś w szkole? Myślę, że tak w środku stawki. Ani za bardzo z tyłu, ani za bardzo z przodu. A za to w szkolnym autobusie zajmowałeś zawsze ostatnie miejsca? No raczej tak. Raczej, jeżeli chodzi o taki szkolny autobus. Tylko, że moja szkoła to Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Mielcu. Więc to też był autobus drużynowy. Więc to też w drużynie gdzieś tam z tyłu zawsze. Wagary, chodźcie ze mną, czy idę z wami? Chyba jednak chodźcie ze mną. Oprócz wychowania fizycznego lubiłem? Wiele przedmiotów. Raczej szkoła nigdy nie sprawiała mi jakiegoś problemu. Więc i... Mieliśmy szkołę, właśnie w Szkole Mistrzostwa Sportowego, mieliśmy fajny klimat w klasie. Naprawdę to nie była kara iść do szkoły, tylko jednak dobra zabawa, o tak powiedzmy. Plus, patrząc na to, że jako jeden z niewielu nie miałem problemu w szkole, no to zawsze się ubawiłem dobrze, co nie? Bo w Szkole Mistrzostwa Sportowego i w klasie, gdzie 26 chłopaków jest tylko, no to przykładowo rozdanie świadectw to było jak rozdanie Oscarów, tak? Ktoś miał jedynkę, no to wielkie brawa i tak to wyglądało, więc na pewno miło wspominam czasy szkolne i no mówię, wiele przedmiotów a lubiłem. Był za to taki przedmiot, za którym nie przepadałeś? Był jeden przedmiot, na który miałem kiedyś liczoną na frekwencję. Język niemiecki, ale to nie było związane z przedmiotem, tylko z prowadzącym ten przedmiot. Nie dogadywaliśmy się po prostu i często lubiłem sobie odpuścić jednak nerwy i jakieś tam walki. Wręcz nawet były takie sytuacje, że w pewnym roku punkty z zachowania nie miałem liczone, te, które wpisane były na niemieckim, bo wtedy pani wychowawczyni znała sytuację, jak wygląda moja relacja. A że na każdej lekcji niemieckiego miałem wpisane punkty z zachowania, no to potem jakby one nie były brane pod uwagę, bo to już było szaleństwo. Wciąż mam kontakt z kolegą ze szkolnej ławki. Pytanie, jaki kontakt, tak? Kontakt, jeżeli bym, nie wiem, zadzwonił teraz, napisał, to myślę, że z każdym. Ale czy taki stały, no to ciężko powiedzieć. Myślę, że nie. No tu będzie pewnie ciężko odpowiedzieć na to pytanie, skoro was było 26 samych chłopaków, no ale zobaczymy. Szkolne potańcówki, król parkietu czy podpierałem ścianę? Było nas 26, ale byliśmy dołączeni do liceum ogólnokształcącego numer 5 i do szkoły podstawowej numer 9 w Mielcu, więc zawsze gdzieś tam się znaleźliśmy. Czy byłem królem parkietu? Myślę, że początkowo nie, a później już tak. I ostatnie pytanie. Najlepsze, co dała mi szkoła, to? Wydaje mi się, że trochę wychowanie, że tak powiem. No, tak jak mówię, mieliśmy specyficzną klasę, też jednak ta klasa była kierowana przez trenerów, między innymi przez trenera Tułacza. I myślę, że taki charakter, trochę takich nawyków dobrych właśnie z tej szkoły wyniosłem, które później w życiu się przydają. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję.